Myślimy o służbie dla Rzeczpospolitej jako o wspólnym działaniu dla polskiej racji stanu. Dzisiaj tęgie głowy debatowały na temat fundamentów polskiej kultury, polskiej tradycji, polskich wartości. Trzecia Rzeczpospolita spoczywa na trzech filarach, na trzech podstawowych elementach. Poszanowanie dla walki o wolność i niepodległość, dla tradycji Armii Krajowej. Drugi filar Rzeczpospolitej to Jan Paweł II, jego nauczanie. Jeżeli była osoba, jeżeli było nauczanie, które łączyło wszystkich Polaków, to właśnie Jan Paweł II. I wreszcie filar ostatni, trzeci, to jest Solidarność. Solidarność, która jest ikoną rozwoju Rzeczpospolitej, przełomu historycznego, której współtwórcy są na tej sali. Nasza wolność nie pochodzi od państwa, od władzy, tylko jest przyrodzona nam jako ludziom. I my, rezygnując z części wolności, bo to jest konieczne, dajemy tę wolność w depozyt po to, żeby zabezpieczyć dobro wspólne. Wolne społeczeństwo, liberalne, demokratyczne państwo prawa potrzebuje substancji etycznej, której samo nie jest w stanie wytworzyć. I jest to konieczne dla wolności, że społeczeństwo się nie rozpadło, że właśnie nie stało się zbiorem molekuł niezależnych, które wykonują chaotyczne ruchy Brauna. The disconnect between freedom and truth is dangerous for democracy. Because if there is only your truth and my truth, and neither one of us recognizes something called the truth, what happens when your truth and my truth come into conflict? You will impose your power on me, or I will impose my power on you. That's the end of the democratic project. W Polsce definiowano wolność jako taką żywotną wartość, która pozwala nam kształtować swój los, że wreszcie będzie inaczej, że będziemy mogli sami mieć wpływ na nasze państwo, na naszą gospodarkę, którą stworzymy. I dzisiaj, jak się wsłuchać w to, co mówią ludzie, dlaczego głosują tak, jak głosują, dlaczego na przykład brexitowcy w Wielkiej Brytanii tak głosowali, to najczęściej oni mówią o potrzebie odzyskania kontroli nad własnym życiem, bo to stracili ze względu na różne zagrożenia, ze względu na migrację i tak dalej. To jest ich opowieść. Jesteśmy świadkami jednego z największych kryzysów europejskich, ale kryzys jest związany przecież z naturą Unii Europejskiej. Można powiedzieć, że kryzys pozwalał na to, by Unia Europejska wydobywała się jakby na kolejne stadium pozwalające na odnalezienie swojej własnej formuły. Członkostwo w Unii Europejskiej i w NATO zapewnia Polsce bezpieczeństwo. Zapewnia, nie dodaje do bezpieczeństwa, nie jak gdyby pomaga, nie, po prostu zapewnia. Polska bez członkostwa w Unii Europejskiej i bez NATO jest po prostu bezbronna. Fundacja Służby Rzeczypospolitej nie jest skierowana ku przeszłości. Wręcz przeciwnie, myślimy głównie o przyszłości i jednym z celów to jest twórcze wydobycie tego, co uniwersalne w polskim doświadczeniu, co ponadczasowe i przekazywanie tego w sposób jakiś wielowątkowy, maksymalnie skuteczny, efektywny, barwny następnym generacjom. Wierzymy, że te wartości są wspólne, że podziały, które w tej chwili rzeczywiście się zaostrzają, mają charakter tymczasowy, że wynikają z pewnych emocji, które są może wzmacniane przez doraźne działania polityczne, ale wierzymy głęboko, że ten fundament jest wspólny i że uda się to poczucie wspólnoty i działania wspólnego odbudować.